tym cyklu pokażemy kobiety w różnym wieku, na różnych stanowiskach, które łączy pasja i zaangażowanie. Kobiety, które mają odwagę realizować się na własnych warunkach. To dzięki nim nasze internetowe zamówienia trafiają do nas tak szybko. Poznajcie naszą paczkę. Ania zarządza w Świebodzinie jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznych w Polsce. Kieruje kilkutysięcznym zespołem ludzi i robotów. Dzięki nim praca jest łatwiejsza, bardziej ergonomiczna i bezpieczna, a zamówienia szybciej i sprawniej realizowane. Anna Kaczyńska. Tylko ona wie, czy łatwiej pracuje się z człowiekiem, czy z robotem. Cześć Wojtek, jak tam dzisiaj twój dzień wygląda, co? Dzisiaj zajmuję się posadzką na tym piętrze. Przygotowujemy się właśnie do rozpoczęcia zmiany. Mamy zaplanowane dzisiaj również prace konserwacyjne na naszych robotach. Cała twoja ekipa gotowa? Oczywiście, wszyscy gotowi. Wszyscy zadowoleni, tak? Jasne, oczywiście uśmiechy na twarzach, mamy świetny zespół, więc... Z ostatnim harmonogramem było wszystko... Oczywiście, wszystko w porządku, jak zwykle na zielono. To co panowie, zaczynamy, tak? Zaczynamy. Jasne. Oczywiście, już uruchamiam. Uruchamiam pole robotyczne na piętrze drugim. W tym momencie drajwy rozpoczynają pracę. Właśnie rozwierzają się po wszystkich strefach, które będą przygotowywały kompletacje do zamówień klienta. Roboty podjeżdżają do danej stacji, gdzie na dane zamówienie klienta przywołują regał. Technologia Robotics to jest jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w naszych centrach logistycznych, które wspierają proces kompletacji zamówień. To regały podjeżdżają wraz z robotami do naszych pracowników i kompletują zamówienia, a nie nasz pracownik podchodzi do regałów, z których ma pobrać zamówienie. Podświetlenie pokazuje mi, co mam pobrać, z której lokalizacji. Pobieram ten sam przedmiot, który jest tutaj na zdjęciu, skanuję go. Następnie podświetla się tatun, do którego muszę odłożyć. Odkładam, gaszę światełko i podjeżdża kolejny robot z pracą. Te produkty, które znajdują się w czarnych pojemnikach, zjeżdżają tak naprawdę do nadział FAK i w taki sposób przygotowujemy zamówienie dla naszego klienta. Tymczasem w Poznaniu Iza dba o to, by paczki dotarły do was na czas. Izabela Moćko. Jej pasją jest sport. Sportowy duch przydaje się też w jej pracy. Jako kierownik operacyjny dopinguje zespół, z którym realizuje wyznaczone cele. Hej Kaja. Siemka. Wiesz, co się działo dzisiaj na zmianie dziennej? Czy wszystkie paczki wyszły na czas? Generalnie tak, ale przed nami trudna zmiana, więc najlepiej zwołaj wszystkich, musimy przegadać plan, mamy mało czasu, okay. A do 19:30 wszystko musi zostać wysłane. Dobra, wołam wszystkich. Halo menadżerowie zmiany Front Red, zapraszam wszystkich do Kejwa na spotkanie. Jestem już w firmie 7 lat, przeszłam przez kilka stadiów, byłam zarówno kierownikiem obszaru, jak i starszym kierownikiem obszaru. Udało mi się rozwinąć swoją karierę do tego miejsca, w którym jestem teraz, czyli do tego, że jestem kierownikiem operacyjnym. Między 17 a 18 musimy zebrać wszystkie produkty, między 18 a 19 będziemy skupiać się na pakowaniu i 19:30 to jest czas, kiedy musi nastąpić załadunek i odprawa wszystkich aut z placu manewrowego. Okay, a auta na Szczecin mamy zabezpieczone? Tak, auta na Szczecin są zabezpieczone, ponadto mamy wysyłkę do Wrocławia i do Łodzi. To jest mega ważne, żebyśmy zrobili to bezpiecznie i przede wszystkim na czas, ponieważ nasi klienci czekają na te paczki i chcemy, żeby dojechały do sortowni o czasie. Okej, mamy plan, wiemy co robić, w takim razie let's go! Dzięki bardzo. Bardzo lubię w mojej pracy to, że cały czas spędzam czas w ruchu. Mam możliwość zarówno poruszania się rowerem, jak i chodzenia pomiędzy działami, dzięki czemu cały czas pozostaję w tej aktywności sportowej. To wiąże się również z tym moim trybem życia, który prowadzę poza pracą. Hej Ola! Hej! Jak tam dzisiaj? Dobrze, dobrze. O, widzę, że masz priorytet. Tak. To może za chwilę pogadamy, jakbyś mogła tylko spakować, bo to jest ważna paczka dla naszego klienta. Ola dzisiaj zajmuje się działem pak, więc właśnie przygotowuje i pakuje jedno zamówienie, na które nasz klient już czeka. Wszystkie sztuki, które są priorytetowe, należą do najbliższej wysyłki i te paczki już jutro dotrą do klienta. Jedno centrum logistyczne jest w stanie załadować nawet 100 ciężarówek dziennie. Żeby się to udało, konieczna jest współpraca wszystkich działów. Tymczasem w Świebodzinie
Ania zaczyna obchód po centrum. Cześć Michał, cześć Marta, jak tam dzisiaj sytuacja wygląda? Cześć Ania. Mamy zaplanowane na dzisiaj przeglądy techniczne robotów. Skontaktuję się zaraz z Arymi i sprawdzimy, na jakim są etapie. Marta, u ciebie też wszystko ok? Wszystko dobrze, jak widać metryki na zielono. Michał, do Arymi zgłosz. Arymi zgłasza. Czy możesz nam powiedzieć, jak wygląda przegląd techniczny robotów, na jakim jesteśmy etapie? Właśnie zaczynamy inspekcję drive'u na P2. Dziękuję bardzo. Wszystko... Super. Dzięki. To ja w takim razie przejdę się do chłopaków. Nie, a wam miłego dnia życzę. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć Ania, dobrze, że jesteś. Czy wołujemy robota i chcielibyśmy ci coś pokazać? Regularne przeglądy technologii to podstawa sprawnego działania robotów. Cześć. Cześć. No za co, zaczynamy, tak? Właśnie teraz wezwę drive'a do nas, posadzki. Jakub przywołuje robota. Ania i jej zespół sprawdzą, w jakiej jest formie. Jest nasz drive, tak, tylko w tej się. Chwili muszę założyć kamizelkę. Żeby kamizelka, którą założy Jakub, wysyła sygnał dający robotowi informację, że ktoś w jego obszarze się znajduje. Na bliską odległość nie może się zbliżyć do naszego pracownika. Ta brama jest zamknięta zawsze, ponieważ ktoś nieautoryzowany może wejść na posadzkę i spowodować niebezpieczeństwo dla siebie, jak i dla maszyn działających na posadzce. Jeszcze? Dobra, mamy to. Codzienne przeglądy zapobiegają usterkom. W tym momencie mamy przykład stanowiska do przeglądu tego robota, gdzie będziemy weryfikować stan części, jego czystość oraz test poszczególnych elementów. Dzięki przeprowadzanym konserwacjom jedyne, co musimy robić przy naszych drive'ach, to jest właściwie ich czyszczenie. Nic więcej się z nimi takiego poważnego nie dzieje. Pod czujnym okiem Anny, Kuba i Wojtek przystępują do diagnozowania robota. Moje zadanie polega na podejmowaniu decyzji poprzez takie przeglądy, aż na zarządzaniem całym przepływem towaru, przyjęciem, planowaniem. Czy robot jest gotowy, aby wyjechać na halę i dołączyć do zespołu? Właśnie się, Kuba, połączyłem z robotem. Wszystkie silniki mają poprawne informacje zwrotne, także myślę, że został już tylko przegląd wizualny i będziemy mogli kończyć pracę. Do zobaczenia później, tak? Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa. Cześć, Aniu. Centrum dystrybucyjne w Świebodzinie jest jednym z najbardziej zrobotyzowanych w Polsce. Wykorzystywane technologie poprawiają bezpieczeństwo pracowników i przyspieszają czas obsługi zamówień. Zarządzaniem tym centrum logistycznym jest troszeczkę dla mnie jak taka gra strategiczna. W nim są wszelkiego rodzaju aspekty, które tak naprawdę na co dzień interesują mnie w pracy. Zaczynając od wspaniałych pracowników, którzy na co dzień wspierają moją pracę, kończąc tak naprawdę na robotach, które są fascynujące i nawet codziennie patrzenie na nich, jak w jaki sposób one jeżdżą po tych posadzkach, jest wręcz zabawne, a czasami nawet inspirujące. Tymczasem w Poznaniu, po całym dniu pracy, ostatnie ciężarówki wypełnione tysiącami zamówionych produktów są już prawie gotowe do odjazdu. Iza musi mieć pewność, że zdążą na czas. Cześć Stanisław! Cześć Iza! Jak tam idzie? Damy radę? Robimy się? Tak, właśnie kończymy wolumen i za chwilę będziemy robili wysyłeczkę. Dobra, powiedz mi, na którą to jest? To jest na 19.30. Bo to jest ostatnie auto, prawda? Tak. Z dzisiejszych zamówień tak. Kończymy ściankę, zabezpieczamy i możemy odstawiać autko. Wysyłamy z naszego centrum dystrybucyjnego do całej Europy i te paczki, które są priorytetowe, będą wysyłane w taki sposób, żeby jutro już dotarły do klienta, więc są w zakresie naszych najbliższych sąsiadów, więc w Polsce, w Niemczech, w Czechach mamy już gotową wysyłkę. Ściana już jest przygotowana, teraz będziemy tylko zabezpieczać załadunek ostatnimi paczkami. Okej, dzięki. Jeszcze tylko dociągnięcie pasa i można ruszać. Ostatnie auto jest już gotowe do wysyłki. Stanisław zamyka to auto poprzez procedurę bezpiecznego odprawienia auta i może zostać odebrane przez kierowcę. Auto rusza w drogę. Klienci już jutro będą mogli odebrać swoje paczki. A już w kolejnym odcinku poznacie Ewę, która udowadnia, że kobiety w branży IT mogą zajść naprawdę wysoko. Oraz Hanie, która z szybkością światła wspina się po szczeblach kariery.